Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 18 stycznia 2024 roku. Słońce wzejdzie o 7.43, a zajdzie o 16.06. Imieniny obchodzą Małgorzata, Beatrycze i Piotr. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień abstrakcyjnego myślenia. Motto na dziś? Nasze życie zawsze pokazuje rezultat naszych dominujących myśli. Seneka. 235. wydanie codziennika motywacyjnego. Z całej siły. Zapraszam. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy ich życie ma sens. Czy sens ma to, co robią? Czy sens mają te wszystkie poranki, te wszystkie wieczory, te wszystkie oczekiwania, te wszystkie niespełnienia? Czy to sumarycznie ma sens? I wiele osób zadaje sobie takie pytania bardzo często, jednakże nie uzyskuje odpowiedzi z prostego powodu, bo robią to na poziomie świadomym. Zadają sobie pytania i oczekują odpowiedzi takiej, jaką chcą usłyszeć. Zazwyczaj jest to, jeżeli jesteś w jakichś negatywnych przelotach, w jakimś poszukiwaniu sensu, okazuje się, że ta odpowiedź jest zawsze taka sama. W większości przypadków nie ma to sensu. Jak z tym walczyć i jak temu zaradzić? Jest 11 zasad poszukiwania sensu. To nie jest mój jakiś wymysł. To są zasady, które obecne są w wielu rozwojowych technikach. I dziś, w 235. wydaniu codziennika motywacyjnego, opowiem Ci o tych 11 zasadach. Ale mam do Ciebie prośbę. Jeśli zmagasz się z poszukiwaniem sensu w swoim życiu, sensu wszystkiego tego, co robisz, co Cię spotyka, co Cię dotyka, to bardzo Cię proszę, zastosuj te 11 zasad w swoim życiu i zmienię. Zasada pierwsza. Nadawaj sens wszystkiemu temu, co robisz w życiu. Wiele osób uważa, że to, co robią, bez względu na to, czego te tworzenie, czego te robienie dotyczy, że to nie ma sensu. Zdaj sobie sprawę, że sens ludzkiej egzystencji, jeżeli żyjesz, jeżeli odczuwasz, oddychasz, korzystasz z mediów, z wody, z prądu, z tego wszystkiego, co cię otacza, co jest konieczne do życia, buduje sens. Zauważ, że nawet korzystając z wody, ktoś tę wodę musiał przygotować, ona w jakiś tam sposób musiała być do ciebie dostarczona, ona leci z jakiegoś powodu z kranu, bo system działa, pomp, który dostarcza ci tę wodę. Zabiera ci do odpływu tęże wodę. Ta woda znowu gdzieś tam trafia do oczyszczalni, jest oczyszczana i tak dalej. Dzięki tym czynnościom nadajesz sens pracy innym ludziom. Rozumiesz? To jest pierwszy sens, który możesz odnaleźć naprawdę w prozaicznej czynności, jak korzystanie z wody. To samo dotyczy prądu, internetu, telewizji, w ogóle wszystkiego tego, co cię otacza. Sensu szukaj we wszystkim tym, co robisz. To nie jest tak, że ty szukasz sensu w jakichś rzeczach wielkich, w swojej pracy, w swojej twórczości, w swoich jakichś tam rozmyślaniach, w swoich kreacjach. To jest druga para kaloszy. Sensy możesz odnajdywać naprawdę we wszystkim, co cię otacza. Absolutnie we wszystkim. Czy sens ma teraz, że słuchasz podcastu? Oczywiście, bo ktoś ten podcast nagrał, ktoś go zmiksował, ktoś go dostosował do formy wideo, wrzucił na YouTube'a, jakiś zespół ludzi pracował przez wiele, wiele lat, żeby powstał YouTube. Ten YouTube ma zdolność broadcastowania treści, która uprzednio została gdzieś nagrana. To nagranie też zostało wykonane dzięki jakimś urządzeniom, dzięki czyjejś wiedzy, zostało zmiksowane, wrzucone i jest w Twoich uszach. To też jest sens. Zapewniłaś odbiór albo zapewniłeś tego podcastu sobie i to samo zrobiło ileś tam set tysięcy ludzi na całej ziemi. Ktoś, żeby ten podcast miał sens, musiał wymyśleć YouTube'a. Ktoś musiał przygotować te wszystkie rzeczy, które składają się na to, że ten podcast powstanie. Sensów nie szukaj tylko i wyłącznie w korowych swoich sytuacjach, rzeczach, w swojej pracy, twórczości i tak dalej. Szukaj sensów we wszystkim tym, co cię otacza. A to naprawdę w wielu przypadkach game changer. Bo my do pewnych rzeczy podchodzimy, są, bo są. Wydarzają się, bo się wydarzają. Jest podcast Łysego, to jest. Jest woda w kranie, no super. Jest tam możliwość, nie wiem, włączenia albo wyłączenia światła. Cudnie, płacę, wymagam. Z jednej strony to też jakby sens zauważania takich rzeczy, że płacę, wymagam, mam. Ale z drugiej strony zadawaj sobie pytania,
jak musiała zostać rozbudowana machina, żeby znalazł się u Ciebie podcast, woda w Twoim kranie, jaki sens ma produkcja prądu, którym, dzięki któremu zasilasz komputer, światło i tak dalej. Poszukiwania sensu. I jeżeli zaczniesz zauważać sensy w takich rzeczach, których nie zauważałaś, albo czynnościach do tej pory, okaże się, że Twoja głowa zacznie inaczej funkcjonować, bo ona zda sobie sprawę z tego, że sensy to nie tylko te wielkie osiągnięcia, te wielkie zdarzenia w Twoim życiu, te niewielkie uniesienia, wielkie miłości, wielkie zmiany, tylko sensem jest wszystko to, co Cię otacza. Zasada druga. Jeśli posiadasz jakiś deficyt, zmień. I to jest naprawdę fundamentalna zasada poszukiwania sensu w życiu. Wiele osób tkwi w deficytach cały czas, przymykają na nie oczy, przyzwyczajają się do nich, zaprzyjaźniają się z deficytami, dają im całą swoją uwagę. Deficyt, jak sama nazwa wskazuje, jak rozkminisz definicję deficytu, to niedobór, to brak, to pogłębianie jakiejś straty albo czegoś, co nie działa dla Twojego dobrostanu. Więc jeżeli zastanawiasz się, czy ma sens wychodzenie z długów, czy ma sens poszukiwanie partnera, czy ma sens dbanie o Twoje ciało, kiedy jesteś taka, a nie inna, albo Twoje ciało nie domaga, albo sylwetka i wygląd Ci nie pasuje i czujesz się źle, zauważ, że to ma naprawdę głęboki sens. Więc jeżeli zauważasz deficyty, to zmień to natychmiast. Natychmiast. Natychmiast podejmij decyzję, że z owych deficytów zaczynasz wychodzić, a jak tę decyzję podejmiesz, to po prostu zacznij to robić. Zasada trzecia. Inspiruj się. Inspiracja to jedna z najpotężniejszych energii w ludzkim życiu, bo z inspiracji powstało naprawdę wiele. Śmiem twierdzić, że wszystko. Ktoś wymyślił coś, jakąś sztukę, jakiś przedmiot, jakieś urządzenie, jakąś książkę, bo został zainspirowany. Jarek Gutz, mój serdeczny druh, napisał kiedyś bardzo mądre zdanie, że inspiracją, która zmienia życie o 180 stopni, może być wszystko. Może być jedno zdanie, jedno słowo, jeden obraz, jedna nuta, jedna melodia, jeden jakiś mały, maluteńki okruszek, jakieś małe, najmniejsze zdarzenie. Dlatego inspiruj się, czytaj, edukuj, rozmawiaj z ludźmi. Nie traktuj życia tak, żeby spalać czas na to, żeby go jakoś tam przeżyć, bo jakoś będzie zawsze. Ale poszukuj inspiracji. Pozwól sobie na to, aby do Ciebie docierały zdania, słowa i przede wszystkim ich słuchaj. Zauważaj obrazy, bądź uważna albo uważny. Inspiracja to ta energia, która w wielu ludzkich życiach naprawdę zrobiła niesamowitą rewolucję i to w dobrym tego słowa znaczeniu. Znam wiele osób, którym wydawało się, że w swoim życiu doszli do przysłowiowej ściany, że dalej już absolutnie nic, że koniec. Potracili fortuny, potracili najbliższych, ich ciała uległy jakimś tam zdarzeniom, chorobom, wypadkom, które sprawiły, że są niepełnosprawni. I oni doszli do tej właśnie ściany. I dalej nic nie miało sensu. Potracili osoby bliskie, potracili zdrowie, potracili fortuny. I wydawało im się, że miejsce, w którym są teraz, jest absolutnie już końcowym przystankiem na planecie Ziemia, że dalej to już najlepiej tylko odłożyć łychę, zająć pozycję horyzontalną, bezpieczną i nie męczyć się dalej. Ale gdzieś tam podświadomie nasłuchiwali, obserwowali, zauważali. I przyszedł taki czas i takie miejsce, gdzie przeczytali jakiś headline w internecie, usłyszeli jakąś piosenkę, przeczytali jakieś zdanie, usłyszeli jakieś słowa, zauważyli jakiś obraz, pejzaż, krajobraz, cokolwiek. I ich życie zmieniło się o 180 stopni. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ich głowy, ich wyobraźnie, ich umysły na podstawie tego jednego zdarzenia, odczucia, obrazu, słowa zbudowały całą logiczną strukturę wydarzeń, które przed nimi. Oni na początku nie zauważali, że przyszłość jeszcze jest przed nimi, są w takim, a nie innym czasie i miejscu. Dla nich to był definitywny koniec. Nie mieli zdrowia, pieniędzy, bliskich, powydarzały się różne dziwne rzeczy. I czekali w tym stanie przez jedni przez tydzień, drudzy przez miesiąc, jeszcze inni przez rok, jeszcze inni przez dekady. Aż w końcu nadszedł taki dzień,
kiedy zauważyli, kiedy się zainspirowali, kiedy ich głowy, ich umysły wymyśliły, co dalej, jak dalej, i życie znowu nabrało głębokiego sensu. Także inspiruj się, czytaj, kształć, poznawaj, słuchaj i zauważaj. I naprawdę to też jeden z potężniejszych game changerów w ludzkim życiu. Inspiracja. Zasada czwarta. Bywaj. Wiele osób, jak dojdzie do ściany i nie ma sensu w swoim życiu, najlepiej byłoby dla nich, i oni mają takie wyobrażenie, że kocyś, kawa, jakaś książka i żeby nikt nie zawracał głowy, żeby być sam ze sobą, sama ze sobą, żeby się nic nie wydarzało, żeby nic nie dotykało, żaden problem. Zdaj sobie sprawę, że należy bywać, należy rozmawiać z ludźmi, należy prosić o pomoc, należy nie wywieszać białej flagi, bo tak jak ci powiedziałem, w ludzkim życiu, jeżeli zdarzają się jakieś dramaty, ono trwa nadal, jeżeli ktoś ma jeszcze zasób czasu przeznaczony. Więc takie bycie tylko i wyłącznie sama ze sobą, sam ze sobą jest dobre, ale na krótką metę. Na to, żeby być uważnym, uważną, jedni potrzebują jednej godziny, jedni jednego dnia, jedni tygodnia, miesiąca, niektórzy potrzebują jakiegoś tam dłuższego okresu czasu. Ale zdaj sobie sprawę, że musisz bywać. Oczywiście teraz wychyną wszyscy ci, nic nie muszę, ja mogę, łysy, co ty gadasz, nic nie muszę. Dla swojego psychicznego zdrowia, dla swojej percepcji, dla ciebie jako człowieka musisz bywać. Musisz wychodzić do ludzi, musisz nawiązywać kontakty, musisz być w tym całym flow, które jest na tej niebieskiej kulce. I nie dlatego, że ktoś ma taki kaprys, tylko dla twojego dobrego psychicznego zdrowia. Oczywiście są ludzie, którzy mają fobię przed innymi ludźmi, przed wyjściem, przed dużymi przestrzeniami wielkimi, otwartymi, przed zamkniętymi przestrzeniami, i oni najlepiej się czują w tym środowisku, które znają. Zazwyczaj jest to własne łóżko, kocyś, kawa i tak dalej. Ale zdaj sobie sprawę, że palenie życia z kocysiem, kawą, nawet książką, to nie jest coś, do czego my jako ludzie zostaliśmy powołani, z jakiego powodu przyszliśmy na ziemię. Więc bywaj, wychodź do ludzi, rozmawiaj, podziwiaj. Albo jeżeli masz fobię ku nim, to staraj się ją wyeliminować, czy przez medytację, przez terapię, przez hipnoterapię, ale bywaj, bo my jako ludzie jesteśmy stadni. My żeśmy sobie powkręcali w wielu przypadkach, że wszyscy chcą nas oszukać, wszyscy chcą nas zniszczyć i tak dalej. I zamykamy się sami w sobie. Ale zdaj sobie sprawę, że wszystkie umiejętności, te, które masz, odczucia, myśli, to wszystko, co masz w sobie w tym momencie, masz dzięki innym ludziom. To mama i tata nauczyli cię mówić, to szkoła nauczyła cię czytać, chociaż szkoła sama w sobie nie jest zbyt dobrą instytucją, przynajmniej ta rozumiana w sensie systemu edukacji germańskiego. Wszystko to, co ciebie dotknęło ciebie od ludzi. Od ludzi dobrych i od ludzi złych. I teraz od ciebie zależy, jaką wagę do tego przyłożysz. Ale zdaj sobie sprawę, że wywieszanie białej flagi i niebywanie, niebycie, chciałabyś albo chciałbyś, żeby świat o tobie zapomniał, nie jest dobrym rozwiązaniem. Także bywaj, wychodź do ludzi, a nawet jeżeli nie chcesz ich spotykać bezpośrednio, to obcuj z przyrodą. Bądź tam, ona naprawdę fenomenalnie leczy. Zasada piąta. W życiu trzeba uczestniczyć. Wiele osób chce L4 z życia, nie uczestniczą w życiu, ich to nic nie obchodzi. Zdaj sobie sprawę, że taka decyzja nie zatrzymuje czasu, nie eliminuje cię z planszy, nie skraca twojego całego przelotu na niebieskiej kulce. To wyłącznie twoje odczucie i twoje zamknięcie się w sobie. Uczestnicz w życiu, bo życie to splot zdarzeń, sytuacji, ludzi spotkanych, wszystkich tych informacji, które płyną do ciebie, wszystkich tych energii, które do ciebie płyną i które ty możesz oddawać, wydatkować, oczekiwać. Życie. Życie cały czas się toczy. Wywieszanie białej flagi, brania L4 z życia, zamykanie się w domu, nieuczestniczenia w tym całym, w tej całej sytuacji powoduje jedną rzecz. Wiele sytuacji, zdarzeń dobrych dla ciebie, wiele drabin, które pozwalają wyjść z deficytowych dołów. Uczestnicz w życiu. Jeżeli wyeliminujesz siebie z życia, z uczestnictwa w nim, czyli spotykania się z ludźmi, rozmawiania, wymiany poglądów, oczekiwania na jakieś energie, oddawanie miłości, poszukiwania miłości, otrzymywanie jej, te wszystkie rzeczy, które budują nas jako ludzi,
jeżeli nie będziesz w tym uczestniczył albo uczestniczyła, to cały czas życie obok ciebie się będzie toczyło. I każdego dnia, kiedy będziesz tkwiła albo tkwił w takiej decyzji, że ciebie to nie dotyczy, że ty jesteś poza tym, że to cię w ogóle wali, zdarzy się tak, że świat będzie o kilka długości dalej, że to wszystko, co się działo obok ciebie, przemknie koło ciebie razem z twoim życiem, a ty zostaniesz w tym samym miejscu i w tej samej decyzji, którą podjąłeś albo podjęłaś, że w życiu nie będziesz uczestniczyła, bo coś tam, bo system, bo cię niszczą, bo i tak dalej. To nie tak. My jako ludzie nie przychodzimy na ziemię, żeby cierpieć. My jesteśmy stadni, my uczestniczymy w życiu. Każda nasza decyzja i miliony decyzji na całym świecie przyczyniają się do tego, że świat wygląda tak, jak wygląda. To my możemy decydować o pewnych rzeczach, samostanowić, możemy zmieniać świat i popychać go do przodu. Ale żeby to się działo, musisz uczestniczyć w życiu. Uczestniczyć. Ja wiem, że zaraz znowu wychodzą, nic nie muszę, wszystko mogę. Powodzenia. Zasada szósta. Nie pal czasu na coś, co od dłuższego czasu nie działa dla twojego dobrostanu. Zdaj sobie sprawę, że my jako ludzie często mamy sytuacje, zdarzenia, okoliczności, w których tkwimy pomimo tego, że coś nie działa dla naszego dobrostanu, że coś buduje deficyt. Prace z mobbingiem, słabo opłacane prace, relacje toksyczne bardzo, one nas niszczą. I jeżeli zauważasz, że coś od dłuższego czasu nie funkcjonuje poprawnie i pomimo wielu, ale to wielu twoich prób nie udało się naprawić relacji, nie udało się zmusić albo spowodować, żeby ktoś cię nie mobbował, nie udało się spowodować, żeby ktoś ci więcej płacił, pomimo tego, że płaci ci głodowe pensje i cię wykorzystuje, to nie pal dłużej czasu na coś, co nie zapewnia ci dobrostanu. Słaba opłacana praca, mobbing w pracy, toksyczne relacje. Zastanów się, czy zasługujesz na te wszystkie dojazdy. Czy zasługujesz na to, żeby być poniewieranym, poniewieraną, dojeżdżaną, słabo opłacaną, w wielu przypadkach niszczoną psychicznie. Nie pal swojego najcenniejszego zasobu, jakim jest czas, na coś, co nie działa dla twojego dobrostanu. Zasada siódma. Dawaj swoją uwagę marzeniom i odczuciom, które płyną z tychże marzeń. Nam jako ludziom przytrafiło się na ziemi coś, co jest najpiękniejsze ever, oprócz miłości i wszelkich innych spełnień. Marzenia, zdolność kreowania, wyobraźnia. Dawaj swoją uwagę swoim marzeniom, swoim celom, które zostały wymarzone i wyśnione w twojej głowie, bo one mają szansę na to, żeby się zmaterializować. Oczywiście na miarę twojej możliwości, edukacji i wszystkich tych zasobów, których możesz się nauczyć, albo które możesz posiąść, albo już masz, żeby te marzenie zrealizować. Dawaj swoją wielką uwagę wszystkiemu temu, kiedy zamkniesz powieki, co cię bardzo jara. Czy podróżom, czy marzeniom o lepszym mieszkaniu, domu, o lepszej pracy, o miłości, o tych wszystkich rzeczach, które cię budują jako ludzi. Ale pod zamkniętymi powiekami staraj się zobaczyć, opowiedzieć sobie o tym jak najdokładniej. A potem otwieraj zawsze oczy i zawsze idź w stronę tych marzeń. Realizuj je, wykonuj najmniejsze kroki. Zobaczysz, jakie cuda w twoim życiu będą obecne. Zasada ósma. Nie czekaj na dobry czas dla zmian. Jest takie bardzo wyświechtane jak tatarskie siodło, stare powiedzenie, które w NLP jest znane od lewa do prawa. Ono przeszło do innych rozwojowych metod. Zdaj sobie sprawę, że najlepszy czas na zmiany jest teraz. Właśnie teraz, jak słuchasz tego podcastu. Na to, żeby podjąć decyzję o zmianie wszystkiego tego, co w jakikolwiek sposób generuje dyskomfort w twoim życiu. Podejmij tę decyzję i rusz w ten proces. Rusz ten proces z pełną wiarą i nadzieją na to, że ta decyzja A była słuszna, B uda ci się przejść proces dokładnie tak, jak zostało to przez ciebie zaplanowane. I jeżeli zdasz sobie sprawę, że większość sytuacji w twoim życiu, które odpaliły i te dobre i te złe, to w większości twoje decyzje, to zadecyduj, że wprowadzasz zmianę, ale dobrą w swoje życie. Dobrą taką, która będzie działała dla twojego dobrostanu, która wyprowadzi cię z deficytu. Najlepszy czas na zmiany jest teraz. Nie ma większego wroga w rozwoju osobistym, w sukcesie, w osiąganiu,
niż odkładanie na później wprowadzenia zmiany w życie. Zasada 9. Planuj i modyfikuj plan. My jako ludzie planujemy pewne rzeczy. Układamy w głowie, co zrobimy, jak zrobimy, gdzie, jakich zasobów możemy użyć, z kim pogadamy, do kogo zadzwonimy, do kogo napiszemy maila, jakie czynności musimy wykonać, żeby to coś, co jest obietnicą spełnienia całego procesu, zadziałało dla nas tak, jak tego oczekujemy. Planuj. Rób dokładne plany, ale plany takie, które możesz zmodyfikować, bo nie jesteś w stanie zgadnąć, co wydarzy się podczas tego procesu. Plan musi być elastyczny. Ale jedna bardzo ważna zasada, o której mówił Bob Proctor. Miej plan. I plan jest naprawdę czymś, co jest game changerem w wielu przypadkach. Ja rozumiem, że ktoś może być spontaniczny i tak dalej. Super. Ale jeżeli stworzysz plan i zaplanujesz go, napiszesz go na kartce, będziesz go miała albo miał cały czas przy sobie, będziesz mógł do niego powracać, będziesz mógł wykreślać lub modyfikować pewne punkty tego planu, okaże się, że cały proces, którego dotyczy tenże plan, przebiega łatwo, sprawnie i przyjemnie. Wiesz dlaczego? Bo my jako ludzie mamy tak, że jeżeli coś jest napisane i my to czytamy po raz pierwszy, drugi, trzeci, piętnasty, nam w głowie otwierają się kolejne tak jakby klapki, zapadki. My pewne rzeczy, pewne sytuacje dopasowujemy, bo filtrujesz cały czas otoczenie. Do ciebie docierają informacje. Informacje, z których możesz uszyć pewne rozwiązania. A plan to tak naprawdę lista rozwiązań. Lista rozwiązań, które należy wdrożyć w życie, żeby dojść do celu. Żeby osiągnąć to, co jest twoim wymarzonym celem, sukcesem, zmianą. Miej plan. I jak mawiał Bob Proctor, czytaj go bardzo często i dawaj mu całą swoją uwagę. I zobaczysz, jak zmienia się życie, podejście. Jak w dziwnych okolicznościach, z niewiadomego powodu, sprawy zaczynają przybierać pozytywny dla ciebie i oczekiwany obrót. Zasada 10. Nagradzaj się za najmniejsze sukcesy. My jako ludzie odnosimy szereg sukcesów każdego dnia. Sukcesem jest na przykład to, że wstaniesz, a jak nie miałaś ochoty za przykład dwa dni wcześniej tego zrobić, to dziś jest sukces, bo wstałaś. Takich rzeczy jest naprawdę wiele, ale my przychodzimy do nich, do porządku dziennego nad nimi, nie zauważamy, po prostu nam się przytrafia i jest, bo jest i tak dalej. Zauważaj, nie myl z uważnością. Wszystkie te małe rzeczy, które ci się udały, które stanowiły jakieś wyzwanie, ale które dziś zrealizowałaś z łatwością albo zrealizowałeś, które przyszły do ciebie i się udały, pyknęły, zadziałały, są małymi zwycięstwami. Ktoś powiedział kiedyś bardzo ładne słowa. Małe zwycięstwa, okruchy zwycięstw, to ten zasób, z którego możesz wybudować schody do jeszcze większego, większego i większego sukcesu. Więc każdego dnia nagradzaj się. Nagradzaj się za to, co ci się udało dziś. I nie poszukuj jakichś wielkich, spektakularnych sukcesów. Każdego dnia gwarantuję ci, że jak dasz swoją uwagę temu, będziesz w stanie ich odnaleźć w swoim życiu przynajmniej kilkanaście dziennie. Nagradzaj się przynajmniej za kilka z nich. Jak? Tego nie wiem. To twój czas, twój lot, twoje życie i twoje odczucia. I ostatnia, 11. zasada. Zdaj sobie sprawę, że determinacja i konsekwencja to twoje najlepsze przyjaciółki. We wszystkim tym, co chcesz w życiu osiągnąć, co zmienić, jak zasypać deficyty, kim być, gdzie być, co tworzyć, jak robić, jak odczuwać. Konsekwencja i determinacja. Jeżeli dasz swoją uwagę tym dwóm energiom, będziesz konsekwentna w działaniu, zdeterminowana albo zdeterminowany, nie ma takiego bata, żeby prędzej czy później twoje spełnienie, twój sukces, twoje zasypane deficytowe doły, twoje spełnione marzenia, cele, plany, chociażby w 80% nie nabrały realnego wymiaru w twoim życiu. Konsekwencja i determinacja. To 11. i ostatnia zasada poszukiwania sensu w życiu. Odpal je wszystkie w swoim życiu, proszę. A jeżeli nie chcesz wszystkich, to odpal kilka i zauważ, jak się zmienia twoje życie. A teraz nawiążę jeszcze do jednego z ostatnich podcastów, Codziennik Motywacyjny, bo to po prostu jest kosmos. Dostałem kilka maili.
Łysy, jak ty możesz mówić, że medytacja sama z siebie nie działa? Co ty opowiadasz jakieś pierdoły w tych podcastach? Przecież medytacja to największa siła. Pisał o tym Goddard, pisał o tym ten i siem, i ten i tamta. Zdaj sobie sprawę, ja powiem to ostatni raz, chyba na tyle, myślę, zrozumiale, żeby ktoś to mógł skumać. Medytacja działa i działa fenomenalnie. Jednakże z samej medytacji, jeżeli dotyczy ona dynamicznego kreowania czegokolwiek w twoim życiu na planie fizycznym, nie zadziała sama medytacja. To nie jest tak, że my medytując, skupiając się, wizualizując, jesteśmy w stanie stworzyć, że podjedzie bankowóz z pieniędzmi, jeżeli tychże pieniędzy nie mamy. To nie jest tak, że jeżeli ważymy 155 kilo przez samą medytację, żrąc tyle samo, ile żarliśmy wcześniej, będziemy po 3 tygodniach, miesiącu, pół roku szczupłymi facetami, którzy ważą 70-80 kg, mają mięśnie i tak dalej. Sama medytacja jest jedynie zasobem kumulacji energii i przekonywaniem twojej podświadomości do ruszenia w proces. Sama z siebie zapewnia spokój, zapewnia odprężenie, zapewnia uwagę, ale nie zapewnia działania na planie fizycznym. Myślę, że to zrozumiałe, bo dostałem kilka maili, kilkanaście tak naprawdę, że w ogóle co ty, ja wizualizuję na pieniądze od dłuższego czasu i faktycznie ich nie mam, ale tam jakaś pani z internetu mówiła, że jak będę wizualizowała pieniądze, to prędzej czy później one do mnie dojdą. No mam złą informację, pieniądze same nie przychodzą, należy wykonać jakiś ruch, chociażby po to, żeby wyjść na ulicę i poszukać, jeśli ktoś zgubił stówkę, a jeżeli chcesz wygrać dużą kasę, to pierwszym ruchem jest skreślenie kuponu Lotto czy jakiejkolwiek innej gry i puszczenie kuponu przez samą medytację. To się nie wydarzy. Medytacja daje ci wgląd w siebie, daje ci odprężenie, zrelaksowanie i spokój, ale nie działa na planie fizycznym, bo nikt za ciebie nie zrobi pewnego procesu. To tyle w tym temacie. Kawowiczom z buycoffee.tu/mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co, jesteście cudowni i nie mam nic więcej do dodania, bo wszystko co powiem i tak będzie za mało na to co robicie na buycoffee.tu/mediteusz. A teraz niespodzianka od Ratyńskich. Szanowne Państwo, nie wiem czy wiecie, ale niebawem, prawdopodobnie w piątek, Krzysztof Ratyński, mój serdeczny druh, przyjaciel, mąż nad Ratyńskiej, człowieka, którego widzieliście na algorytmach sukcesu, widzicie na live'ach z Centrum Sterowania Wszechświatem, który nagrywa medytacje, transy i tak dalej. Człowiek, orkiestra, kończy lat 48 w tymże tygodniu. I z tej okazji Ratyńscy, a raczej Ratyńska, bo Ratyński nie miał nic do gadania w tej materii, podjęła decyzję, że wszystko, bez wyjątku, co jest w sklepie Jak Lepiej Żyć, link znajdziecie w opisie, ma 48% rabatu do końca bieżącego tygodnia od dziś, od godziny 6 rano. Kod urodziny 48, znajdziecie go w opisie. A przy okazji zróbcie hałas Ratyńskiemu. 48 lat to tam taki wiek, że ho, ho, ho. Mi się przypomina jedna opowieść. Moja małżonka kiedyś rozmawiała z moją babcią i pamiętam jak dziś, to było kilka lat temu, ładnych, moja małżonka mówi: babciu, w środę kończę 40 lat. A moja babcia złożyła gazetę, zdjęła okulary, popatrzyła na moją żonę i powiedziała: kochana, a ja 88. Kłaniam się nisko i poręczy, co złego to nie ja. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Aha, i jeszcze uwaga, uwaga, dziewczynki, chłopcy. W piątek z Centrum Sterowania Wszechświatem wielki live z Martinem Petrusem. Któż to Martin Petrus? To osobnik, który o metodzie Butejki, o metodzie Wim Hofa, o oddychaniu, o zapewnianiu sobie dobrostanu poprzez oddychanie wie wszystko. Tymczasem do usłyszenia jutro o 6 rano. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.